pod oficerem Wojska Polskiego. Dobra, 20 lat służby, słuchajcie, i wam powiem, że trzeba opuszczać tą instytucję, nie? Czyli was też straszą, tak? Ale zrób to tak, żebyś wszystko odebrał, co się tobie należy. Nic im nie zostawię, nie unoś się honorem, godnością. Po prostu wycyckaj do końca. Do ostatniego grosza, tak. Do ostatniej sznurówki. Bądźcie z prawnikiem. Macie rację, ale jestem ideowcem. Nie bądź. To właśnie ideowiec ma się zachowywać tak, jak zgodnie z ideami. Zostało nas niewielu tam takich, którzy nie połamali kręgosłupa moralnego. Tak. I powiem wam szczerze, że generalnie ojczyzna zawsze na mnie może liczyć. Ale ojczyzna to jeszcze nie armia. Rozumiesz? Tak, tak. Powiem wam szczerze, że skurwysynów polityków nienawidzę. Słusznie. Naprawdę, kurwa. Zepsuli po prostu cały klimat. Nie? Tak jest. Nie chcę tutaj za tego zabierać za dużo czasu. Udało mi się dodzwonić. Bardzo was chciałem tutaj serdecznie pozdrowić, tym bardziej, że widziałem, że ostatnio byliście na Pomorzu i widziałem zdjęcia też jeden z moich kolegów, którego tutaj serdecznie chciałem pozdrowić, Artura. Razem się kamraciliście. Świetnie, tak. Pozdrawiam, słuchajcie, robicie świetną robotę. Bronimy naprawdę się tylko. Robert, my się tylko bronimy. My się tylko bronimy. Nic więcej nie robimy. Odpieramy ataki i nie damy się okładać, dlatego wiesz, tacy ludzie jak ty. Powiem ci taką historię. Czy ty wiesz, że przed II wojną światową byli w kawalerii podoficerowie ujeżdżacze? Nie wiedziałem o tym. Oni robili konie dla wojska, konie remonty. Tak, przychodziły młode konie i trzeba było te konie zajeździć, żeby się te konie stały końmi kawaleryjskimi, czyli żołnierzami. I robiła to określona grupa ludzi, którzy bardzo dobrze jeździła konno, mieli dobrą rękę i oni nosili złote ostrogi. Taki był zwyczaj, taki fason był. Nawet nieregulaminowy. I słuchaj, wytworzyła się taka sytuacja, że oficer kawalerii, a przed wojną wiesz, te przepaści były dosyć duże, bo były tak, osoby. Tylko, że oficer przed wojną miał swój honor. Dobrze, i słuchaj, uważaj. Naprawdę. Ale wiesz, o co chodzi, Wojtek? Posłuchaj, uważaj. I jak oficer kawalerii zobaczył wachmistrza czy plutonowego ujeżdżacza w złotych ostrogach, to za wszelką cenę starał mu się pierwszy zasalutować. To był taki, rozumiesz? Uznanie. Tak, uznanie. I teraz, wiesz, patrzę, słucham, rozmawiam z wojskowymi o ich dowódcach kompanii, wiesz, dowódcach batalionu, czy nawet dowódcach plutonu. I słuchaj, zagryzam palce z bólu, gdzie się podzieli normalni ludzie, kurwa. Powiedz mi, gdzie się podzieli? Została nas garstka. Robert, chciałbym ci zadać pytanie, które na czacie napisał jeden z naszych widzów. Jasne, pytanie, proszę. Które moim zdaniem jest trochę nie w porządku, ale przyznaję się, nie umiałbym na nie tak z głowy szybko odpowiedzieć. Wydaje mi się, że pytanie jest trudne. Jeśli ty nie chcesz odpowiadać, to też nie ma kłopotu, ale chciałbym... Spoko, spróbuję odpowiedzieć. Tak. Nie widziałem. No dobrze, no. Jest to zarzut w zasadzie, nie pytanie. Co to za żołnierz? Ja mam grubą skórę. Dobra. Co to za żołnierz, co ucieka, jak jest wojna? To jest dezercja. Macie się zbuntować i zajebać wszystkich zdrajców. Nie pozwólcie, żeby garstka sionistycznych psychopatów nami rządzili. Cóż mogę powiedzieć, kurczę. To nie jest ubieczka żadna, tylko po prostu się przegrupowujemy. Kurczę. Trzeba podzić swoje struktury i kurczę iść do przodu. Brawo. W dupie mam taką, kurwa, armię, jeżeli tak nas traktują, kurczę. Tak jest. Stworzymy swoje struktury, a jak będzie potrzeba, my, obywateli i prawdziwych Polaków, będziemy zawsze chronić, nie? Słuchaj. Ja przysięgałem i tyle, no. Słuchaj, ja powiem ci tak. Dowbor Muśnicki w 18 roku jego korpus został otoczony przez Niemców, Dowbora Muśnickiego, i rozbrojony. I Dowbor Muśnicki nakazał rozbroić się i poddać się do niewoli i dał następny rozkaz. Wszyscy schodzimy się w Warszawie. I ten korpus, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, znalazł się w Warszawie w listopadzie 1918 roku i ci żołnierze, którzy mogli się wykrwawić, bić się z Niemcami do ostatniego kurwa żołnierza, odbijali Warszawę, rozbrojali Niemców, rozumiesz, i przejmowali władzę. Brawo, Robert. Nie sztuka jest dokonać całopalenia. Ty nie jesteś mnich buddyjski, żeby wylewać na siebie. Sztuka jest przeżyć, w nocy dopaść wroga i wrzucić mu granat do śpiwora.
Więc słuchaj. No, dziękuję, bo słuchajcie, potrzebowałem takiego troszeczkę też wsparcia, bo tak no szczerze mówiąc, naprawdę no coraz jest mniej, ale nie, jesteście naprawdę taką opoką dla, słuchaj, dla ile, tutaj. Ile wysłużyłeś lat? 20? 20. Mhm. Czyli wysłużyłeś. Znaczy, jeszcze jestem w służbie, tak, po prostu już jestem wypalony tym wszystkim i no. Pewnie służyłbym dalej, gdyby nie te cholerne motywy z tymi szczepionkami, tak. Nie? Ale słuchaj, a Robert, a jeszcze to... jest takie ważne pytanie. Czy wy coś, tak? Nie wiem, w jakiej jednostki jesteś, więc wiesz, możesz... Znaczy, no nie ciągnę za język. Raczej tłumaczę świetnie, ja się tłumaczę z tego, że zadając to pytanie, nie liczę na mądrą odpowiedź, bo może być tak, że twoja jednostka absolutnie, czy to, czym się zajmujesz, w ogóle nie może mieć wiedzy na ten temat. Jest taka sugestia, że Niemcy w ciągu 15 lat chcą zdecydowanie zmodernizować swoją armię, posiadać broń jądrową, chcą wymienić cały sprzęt, unowocześnić go. Czy ty coś o tym wiesz i co by to mogło znaczyć? Czy to jest element niezależności od USA, czy w ogóle nic o tym nie wiesz? Jestem zaskoczony. Nie wiedziałem, powiem szczerze, i no, nie chciałbym głupiej odpowiedzi, bo nie chciałbym źle... No słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Rozumiem, że sam nie złożysz papierów o wystąpieniu z wojska? Znaczy się, no biję się z myślami jeszcze. Powiem szczerze, że trochę chcę jeszcze im napsuć krwi. Tak jest. To oni, kurde, mają problem. Ja daję z siebie wszystko. Tak. To oni mają problem. Tak. Ja nie złamałem żadnego tutaj, żadnego prawa nie łamię. Wszystko korzystam z moich, z mojego tutaj prawa do, tak. Bo to jest wszystko dobrowolne oczywiście, tak, wiecie sobie. Oczywiście. Bo wiecie, jak to wszystko wygląda, nie? To sytuacja jest dramatyczna, ale trzeba się tutaj jakoś posiłkować jakimś też optymizmem. Wam powiem, może to zły przykład i tak dalej, ale nie wiem, czy wiecie, kto to był pułkownik Czesny? Nie. Który dowodził tutaj na Pacyfiku, była taka ciekawa historyjka, że pewnego razu zostali otoczeni, tak, sytuacja była krytyczna, żołnierz podwładny zameldował mu, panu pułkownikowi, że dowódco, jesteśmy otoczeni. On na to odpowiedział: świetnie, teraz nam nie uciekną. Także, a nawet w najgorszych sytuacjach teraz ja ci oddam, Robert, uważaj, twoja obecność w armii, konkretnie wśród tych ludzi, nawet nie wiesz, jak jesteś obserwowany, nawet nie wiesz, ilu masz fanów, kryptofanów, którzy trzymają za ciebie kciuki, przecież widzą, co się dzieje. Słyszą twoje odpowiedzi, widzą twoją postawę. Nawet nie wiesz, jaki masz wpływ na kształtowanie ludzi młodszych, bo ty już jesteś stary żołnierz, tak? Chciałbym. Staram się tam wpajać żołnierzom patriotyzm i tak dalej. Twoja postawa, powiedzmy, takiej starej daty, kurczę, jeszcze, nie? Słuchaj, twoja postawa jest bezcenna. Także słuchaj, kamracie Robercie, ściskamy cię po bratersku, przybijam ci, rozumiesz, dłonie, trzymaj się, odżywiaj się dobrze, rozumiesz, kochaj żonę. Masz żonę? No oczywiście. Żonę przytulaj. I jak dotąd cieszę się bardzo dobrym zdrowiem. Nie ma zamiaru go sobie spierdolić. Tak jest, kurde, słuchaj. Tak jest. Wiesz co, że jak Robert mówi takim uspokojonym głosem, z lekką chrypką, to jakbym pitonia słyszał. dobry kolega, dobry, oczywiście. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo za twój telefon, że się dodzwoniłeś. Również. Pozdrów kamratów. Słuchajcie, oglądamy was z małżonką na bieżąco, codziennie praktycznie. Także, jak żona ma na imię? Magdalena. Magdalena, całujemy rączki po staropolsku w takim razie. Trzymajcie się, kochani. Bywaj. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. Do usłyszenia.